To, że pan prezydent Komorowski przyzwyczaił nas do różnych zachowań i wypowiedzi, które jako żywo zaszczytu nie przynoszą, a raczej są przejawem jakiegoś trochę potem wstydu, bo jak inaczej nazwać, przepraszam, że to przypomnę, tłumaczenie prezydentowi Obamie, że jak mężczyzna idzie na polowanie, to musi zabezpieczyć swoją żonę, żeby jakiś inny samiec nie przyszedł do jaskini i jej krzywdy nie zrobił, co wywołało, ta opowieść pana prezydenta wywołała ogromne zdziwienie zarówno u tłumacza, który miał to tłumaczyć, jak i u prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy jego zachowania w parlamencie japońskim, gdzie stanął na krześle, co wywołało zdziwienie w kraju kwitnącej wiśni wobec cywilizacji europejskiej, wybitnego przedstawiciela tej cywilizacji, który nie wie, do czego krzesło służy. Czy wypowiedzi dotyczące różnych zwrotów nieprecyzyjnych, błędów gramatycznych, ortograficznych, złej konstrukcji zdania, bo tylko tym tłumaczę potrzebę pamiętania ofiar żołnierzy wyklętych, osób zamordowanych przez żołnierzy wyklętych. Ja nie sądzę, żeby był tak cynicznym Komorowski człowiekiem, żeby w ten sposób myśleć. Ale to wszystko można by potraktować w kategoriach folkloru politycznego, nieprecyzyjności, jakiejś nieumiejętności radzenia sobie z wypowiedzią w języku polskim. Ale są sprawy poważniejsze. Przede wszystkim chcielibyśmy mieć wiedzę i pewność, jakie są poglądy pana Komorowskiego. Najczęściej te poglądy weryfikuje się w postaci debat z innymi kandydatami, z dziennikarzami, którzy zadają trudne pytania, zadają pytania uszczegóławiające. Takich debat na świecie nikt się nie boi. W debatach bierze udział prezydent Stanów Zjednoczonych. Nieco ponad tydzień temu odbyła się debata polityczna z udziałem premiera Camerona, lidera politycznego Wielkiej Brytanii, który nie bał się z kilkunastoma przedstawicielami innych ugrupowań dyskutować. Pan prezydent Komorowski się boi, nie chce. Nie chce rozmowy z nikim, nie chce dyskutować ani ze wszystkimi kandydatami, ani z jednym liderem sondaży poza panem prezydentem, nie chce. W związku z tym jesteśmy zmuszeni, mówię to jako przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości, by przytoczyć wypowiedzi pana Komorowskiego sprzed 5 lat, z kampanii wyborczej w 2010 roku. Co wtedy mówił o ważnych tematach i czy przez te 5 lat zrobił cokolwiek, by je zrealizować, te swoje obietnice, czy też po prostu zakpił sobie z ludzi, obiecał, a słowa nie dotrzymał, czyli mówiąc po prostu ludzi oszukał. Więc przypomnę bardzo krótko, robimy dzisiaj to w całej Polsce. Pan prezydent Komorowski zgodził się na podwyższenie wieku emerytalnego, chociaż w 2010 roku twierdził, że on się na to nie godzi. Stwierdził, cytuję, jest potrzebna zmiana w systemie emerytalnym, ale my proponujemy zmianę na zasadzie wyboru, że ktoś może dłużej pracować, ale nie musi. Musi dokonać wyboru, czy chce dłużej pracować i mieć wyższą emeryturę, czy też krócej pracować i niższą emeryturę, w debacie wyborczej 30 czerwca 2010 roku. Później, kiedy się okazało, że Platforma Obywatelska, partia, z której się wywodzi, jest właściwie eksponentem Platformy Obywatelskiej, zaproponowała bardzo niekorzystne dla Polaków rozwiązania z wydłużeniem obligatoryjnym, obowiązkowym wieku emerytalnego, pan prezydent, chociaż obiecywał to wszystko, głosu nie zabrał. Zlekceważył swoje obietnice wobec wyborców. Sprawa, która również bardzo bulwersuje, pan prezydent Komorowski, wtedy kandydat na prezydenta Bronisław Komorowski, w sposób złotousty obiecywał rolnikom, że będzie się starał, będzie współpraca w zakresie wyrównania płatności do głównych wiodących krajów Europy Zachodniej, do Francji, do Niemiec. Niestety Polska przegrała negocjacje polityki rolnej na lata 2014-2020. Minister rolnictwa z PSL-u był za słaby, by wynegocjować odpowiednio
adekwatne do pozycji polskiego rolnictwa warunki. Premier nie był zainteresowany walką, premier ówczesny, premier Tusk, walką o dobre warunki dla polskiego rolnictwa. Można powiedzieć, że polskie rolnictwo zostało przehandlowane, w cudzysłowie, za posadę Tuska w Brukseli. Gdzie był wtedy pan prezydent Komorowski? Dlaczego się nigdzie, w żadnej wypowiedzi publicznej, ani w kraju, ani za granicą, nie odniósł do spraw polskich rolników? Nigdzie się nie wypowiedział, że potrzebuje Polska równego traktowania, bo inaczej nie, polskie rolnictwo nie jest w stanie sprostać konkurencji. Jest to prawdopodobnie ostatnia perspektywa finansowa wsparcia dla rolnictwa. I Polacy, którzy przez wiele lat nie korzystali, tak jak kraje Europy Zachodniej, są w gorszej sytuacji. To jest sprawa absolutnie oczywista. Pan prezydent Komorowski nie zająknął się nawet w sprawach dla polskich rolników ważnych. Również to, co obiecywał w 2010 roku, powiedział bardzo wyraźnie. Podnoszenie podatków to jest najgorsze rozwiązanie. Czyli najgorsze to jest takie, którego nie popieramy. Popieramy rozwiązania lepsze, a nie gorsze. Pan prezydent Komorowski podpisał 13 ustaw podnoszących podatki. O tym może bardziej precyzyjnie mówi spot wyborczy, który w internecie Państwo możecie znaleźć. Pan prezydent między innymi podpisał wzrost podatku VAT, który uderza przede wszystkim w ludzi najbiedniejszych. Tych, którzy potrzebują na bieżąco środki do życia. I podniesienie VAT-u nawet o parę dziesiąt groszy na konkretnym produkcie dla tych ludzi jest wielkim problemem. Inni, którzy mają miliony dochodu, dla nich to nie jest nic istotnego. Pan prezydent Komorowski również wbrew temu, co sądzą Polacy na temat GMO, roślin modyfikowanych genetycznie, prawie 80% Polaków jest przeciwnych uwolnieniu roślin modyfikowanych genetycznie w Polsce, produktów z tych roślin. Pan prezydent Komorowski nie miał żadnych zahamowań. Podpisał ustawy, które otwierają Polskę na GMO. A przecież prezydent nie jest bezwolnym manekinem, nie jest wykonawcą woli partii rządzącej. Ma liczny i dobrze skonstruowany aparat analityków, doradców, którzy mogą mu podpowiedzieć, czy sprawa jest dla społeczeństwa, dla państwa dobra i podpisuje, czy jest, budzi wątpliwości konstytucyjne, wtedy ma możliwość kierowania do Trybunału Konstytucyjnego, czy też jest absolutnie szkodliwa i ją wetuje. Na dodatek pan prezydent jako jedyny Polak ma prawo do inicjatywy ustawodawczej. Obywatele, żeby zgłosić swój pomysł, muszą zebrać 100 tysięcy podpisów. To nie jest proste. Przekonali się o tym kandydaci na kandydatów w wyborach prezydenckich. Wielu z nich nie zebrało 100 tysięcy podpisów, więc nie jest to sprawa prosta. Prezydent może sam jednoosobowo inicjatywę ustawodawczą zgłosić. Ma, jak już wspomniałem, doradców, którzy mu w tym mogą pomóc. Ale okazuje się, że pan prezydent Komorowski również lekceważy te inicjatywy, pod którymi podpisywali się obywatele. Choćby wiek emerytalny. Ja już o tym wspominałem, ale to było również poparte prawie 2,5 milionem podpisów obywateli, którzy nie godzą się na wydłużanie wieku emerytalnego bez atestacji poszczególnych zawodów, bez uznania, czy ludzie w tym wieku są jeszcze w stanie pracować. Z jednej strony zmuszamy, i prezydent Komorowski brał w tym udział, ludzi do pracy często do ostatnich chwil życia, a z drugiej strony na rynku pracy w ten sposób zabieramy miejsca, to Grudziądz jest tego dobrym przykładem, zabieramy miejsca dla ludzi młodych, zmuszając ich do emigracji zarobkowej za granicę, do pracy poniżej wykwalifikowania, wykształcenia uzyskanego w Polsce. Nic nie protestował. Został zgłoszony obywatelski projekt podnoszący problem, kwestię lekcji historii w polskich szkołach. To jest może ważne również i dzisiaj, w Dniu Narodowego Święta Pamięci Ofiar Katynia. Bardzo wielu młodych ludzi, kiedy pytać ich, z czym im się kojarzy słowo Katyń, wzrusza ramionami, nie ma pojęcia.
to świadczy o tym, że te elementy historii, które mogłyby być elementem spinającym, tym konstytuującym jedność narodową, polską tradycję, korzenie narodowe, są niewykorzystywane i trzeba naukę historii zmienić. Były zebrane podpisy, pan prezydent, historyk z wykształcenia, absolutnie to zlekceważył. Podobnie było z sześciolatkami w szkołach, które są w dużej mierze nieprzygotowane do objęcia obowiązkiem nauki dzieci tak małych. I zamiast zostawić decyzję rodzicom, którzy najlepiej wiedzą, czy dziecko jest już rozwinięte emocjonalnie, intelektualnie, czy może podjąć obowiązek nauki, czy należy jeszcze z tym zaczekać, pan prezydent to absolutnie zlekceważył. Również bezkrytycznie, chcę to bardzo wyraźnie podkreślić, bez żadnej refleksji, podpisuje ustawy, które bardzo szkodzą Polsce powiatowej, Polsce małych miejscowości, polskim obszarom wiejskim. Przecież ludzie, którzy mieszkają w mniejszych miastach, w miastach powiatowych, którzy mieszkają na obszarach wiejskich, mają prawo do podobnego dostępu do dóbr cywilizacji, jak ci, którzy mieszkają w Warszawie. Czym zatem wytłumaczyć ograniczanie placówek oświatowych, czym likwidację połączeń komunikacyjnych komunikacją publiczną, likwidację placówek Poczty Polskiej, ba, likwidację posterunków Policji Państwowej, pogarszanie bezpieczeństwa obywateli, pogarszanie jakości życia. Pan prezydent wszystko bezkrytycznie podpisuje. Likwidacja sądów rejonowych. Nigdzie ani przez moment się nie zawahał, żeby nie dopuścić do wprowadzania rozwiązań szkodzących polskiemu społeczeństwu. W związku z tym mamy prawo, myślę, że przed społeczeństwem mamy również obowiązek, przypominać wypowiedzi pana Bronisława Komorowskiego, co obiecał i czy to zrealizował. Niestety w wielu, wielu przypadkach można powiedzieć, że oszukał swoich wyborców. Obiecywał co innego, tego nie realizuje. I my będziemy to wszystko przypominali. Myślę, że najlepszą formą obrony czy wyjaśnienia wątpliwości pana prezydenta byłaby debata. Ale skoro tej debaty nie możemy się doczekać, to musimy podejmować takie działania, jak również ogólnopolska akcja ulotkowa, pokazująca hipokryzję prezydenta Bronisława Komorowskiego. I na koniec chcę poruszyć jeszcze jeden aspekt, jeden problem, z którego pan Komorowski jako żywo nie chce bądź nie potrafi się wytłumaczyć. To jest sprawa likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Przypomnę, WSI, czyli rosyjska agentura w Polsce, nazywająca się Wojskowe Służby Informacyjne, oplotła pajęczyną różne dziedziny życia społecznego i gospodarczego w Polsce. I wolne, niepodległe, wybijające się na niepodległość państwo polskie musiało się od tej postkomunistycznej pajęczyny uwolnić. To była sprawą być albo nie być suwerenności Polski. Dlatego zostały podjęte działania przez ówczesny Sejm, by wojskowe służby zlikwidować, przeprowadzić weryfikację oficerów, 2600 oficerów, którzy byli w tej służbie. Natomiast ten wrzut, ten rak musiał być wycięty. Jedynym posłem Platformy Obywatelskiej, który nie chciał likwidacji WSI, był Bronisław Komorowski. I proszę Państwa, niezależnie od tego, czy likwidacja była prowadzona w sposób poprawny, prawidłowy, czy też były błędy, jak próbuje się zarzucać Antoniemu Macierewiczowi, przypomnę, że likwidacja była prowadzona w sposób pośpieszny, ponieważ ci oficerowie mataczyli, zacierali ślady, przecinali powiązania, żeby nie można było ustalić, czym się zajmowali. Dlatego likwidacja odbywała się w ekstraordynaryjnym trybie, w wielkim pośpiechu. Może i popełniono błędy. Ja nie twierdzę, że tak mogło nie być. Ale chcę podnieść
że nawet ludzie, którzy nie są związani z Prawem i Sprawiedliwością, na przykład toruński poseł Platformy Obywatelskiej, pan Antoni Mężydło, stwierdził ostatnio, jest to wypowiedź na portalu w polityce.pl, że nawet jeżeli były błędy przy likwidacji WSI, to należało likwidować, ponieważ koszty i utrudnienia i problemy z WSI, gdyby nie zostało zlikwidowane, byłyby dla Polski większe nawet niż błędy związane z likwidacją. I mówi to człowiek, jeszcze raz to podkreślam, niezwiązany z Prawem i Sprawiedliwością. Pan Komorowski stwierdził ostatnio, że likwidacja WSI była hańbą i błędem. Likwidacja komunistycznych rosyjskich służb w Polsce była hańbą i błędem. To ja nie wiem, komu pan prezydent Komorowski chce służyć.